Czołem piloci, z tej strony Rucrat. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Strzału z Lasera, czyli luźnego programu, w którym zapodaję Wam informacje, wiadomości, porady, tipsy, triksy i inne sztuczki związane z Elite Dangerous oraz skupioną wokół niej społecznością. Dzisiaj opowiem Wam o wrześniowym update'cie, w ramach którego dostaliśmy tutorial z pełnym voice-overem, nowy system płatności za rzeczy ze sklepu Frontiera oraz o konkursie z nagrodami z okazji 35-lecia powstania pierwszej gry z serii Elite. Jako część wrześniowego update'u dostaliśmy całkowicie nowy tutorial z pełnym voice-overem, który wprowadzi nowych graczy w tajniki sztuki pilotażu. Składa się na niego przelot przez wyznaczony tor, lot w superkruzie, podstawy walki oraz lot do innego systemu i dokowanie na stacji kosmicznej. Żeby zobaczyć i przejść tutorial, nie trzeba kasować save'a i rozpoczynać nowej gry. Jest on bowiem dostępny z prawego panelu statku i każdy pilot może go w dowolnej chwili włączyć. Na uwagę zasługuje system checkpointów, który świetnie sprawdziłby się w mechanice wyścigów statków. Dodam, że wraz z nowym update'em w sklepie pojawiły się inspirowane Formułą 1 skórki na statki. Takie jak na przykład Mamba, która w samej grze opisana jest właśnie jako statek wyścigowy. Czyżby Frontier planował coś takiego wprowadzić do gry? Byłaby to na pewno świetna zabawa i powiew świeżości w Elite Dangerous. Pozostaje więc mieć nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy w naszej grze prawdziwe trasy wyścigowe i odpowiednie elementy gameplayu z tym związane. Kolejną nowością, jaką dostaliśmy od Frontiera we wrześniowym update'cie, jest nowa waluta, czyli ARX. Służy ona do zakupu wszelkich dodatków do gry w sklepie Frontiera. Tym samym nie możemy ich już kupować za prawdziwą walutę. Zamiast tego musimy najpierw kupić pakiet ARX-ów i dopiero za nie kupić nowe malowanie na statek czy nowy głos komputera pokładowego. Plusem jest to, że wiele rzeczy, które wcześniej były dostępne jedynie w pakietach, teraz można kupić osobno. W szczególności mówię tutaj o malowaniach na statek. Wcześniej były one dostępne w paczkach po 8 sztuk i żeby kupić na przykład, nie wiem, niebieską skórkę, musieliśmy również kupić zieloną, żółtą, czerwoną itd. Teraz spokojnie możemy zapłacić jedynie za niebieską skórkę i nie musimy kupować nic więcej. Minusem takiego rozwiązania jest to, że często rzecz, którą chcemy kupić, kosztuje mniej niż suma ARX-ów w danym pakiecie, który kupiliśmy. Co oczywiście oznacza, że płacimy za więcej ARX-ów niż wydamy w sklepie i zostaje nam reszta, która z kolei jest za mała, żeby kupić cokolwiek innego. Na szczęście ARX-y można również zarabiać w grze, więc zawsze można zdobyć brakującą część po prostu grając w Elite. Obecnie limit zarabiania wynosi 400 ARX-ów na tydzień. Frontier nie zdradza, za co dokładnie i ile ARX-ów dostaniemy, ale gracze oczywiście już przeprowadzają testy. Wyniki tych testów często różnią się od siebie i ja osobiście podejrzewam, że w grę wchodzi tutaj czynnik losowy, jak to u Frontiera bywa, i tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, ile ARX-ów konkretnie dostajemy za daną czynność w grze. Frontier powiedział, że powodem tego jest to, żeby gracze nie czuli się zmuszeni do gry w jakiś określony sposób, tylko po to, aby zdobyć nową walutę w grze. Na pewno nie dostajemy ARX-ów za samo siedzenie na stacji czy lot w superkruzie. Zarabianie wymaga faktycznego grania w Elite i wykonywania różnych czynności, handlu, walki czy eksploracji. Wydaje się też, że im bardziej zaawansowana mechanika i zaangażowanie gracza, tym więcej ARX-ów zarabiamy. To znaczy na przykład za samo latanie i skanowanie systemów dostaniemy mniej niż za dodatkowo lądowanie na planetach i zbieranie materiałów z lokacji geologicznych czy sprzedaż danych. Osobiście radziłbym nie przejmować się za bardzo sposobami na wymaksowanie nowej waluty i po prostu cieszyć się grą jak do tej pory, a ARX-y same będą wpadać nam do portfela. Tradycyjnie już aktualizacja Elite, oprócz tego, że naprawiła sporo bugów, wprowadziła też do gry nowe błędy. Z tych najgorszych na chwilę obecną zepsute jest inżynierowanie modułów. Nie polecam więc korzystać z usług inżynierów, narażacie się bowiem na crashe gry. Znikające bazy w mgławicy Wiedźmiej Głowy, poznikały dodane tam w ostatniej galaktycznej inicjatywie porty kosmiczne. Po zatokowaniu i wylogowaniu się z gry w nowej bazie profesora Palina w systemie ARK zostajemy przeniesieni do jego starej bazy w systemie Maja w Plejadach i tam właśnie znajdziemy się po ponownym wejściu do gry. Listę wszystkich bugfixów, jak i wszystkich nowych błędów znajdziecie pod linkiem w opisie tego filmu. Seria gier Elite w tym roku obchodzi 35-lecie powstania. Pierwsza gra z tej serii ukazała się na komputery BBC Acorn w 1984 roku.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się o niej trochę więcej, zapraszam Was do pierwszego odcinka Strzału z Lasera, gdzie opowiadam o kilku ciekawostkach związanych z oryginalną grą Elite, m.in. o tym, jak dostać ją za darmo. Z okazji 35-lecia powstania gry dostaliśmy od Frontiera mały prezent. Każdy pilot może w nowym sklepie zakupić hologramowy bobblehead targońskiego skauta za obłędną cenę jednego Arxa. Bobblehead wygląda naprawdę fajnie w naszym kokpicie i gorąco polecam Wam go sobie zakupić. Zdobyć jednego Arxa jest naprawdę łatwo i naprawdę nikt nie powinien mieć z tym problemów. Oprócz tego Frontier ogłosił również konkurs, w którym główną nagrodą jest unikatowa skórka Wireframe na Cobra MK3. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w odpowiednim wątku na forum Frontiera opisać nasze najlepsze wspomnienie dotyczące dowolnej gry z serii Elite. Od pierwszej gry z 1984 roku, przez Frontier Elite 2, Frontier First Encounters, aż po Elite Dangerous. Link do wątku konkursowego i pozostałych w zasadzie wszystkich z wątków związanych z tym, o czym Wam dzisiaj tutaj opowiadałem, znajdziecie oczywiście w opisie filmu pod spodem. I to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałem, piloci. Jeżeli ten film się Wam spodobał, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie spodobał, kliknijcie łapkę w dół. A jeżeli jesteście nowym widzem na moim kanale, nie zapomnijcie również zasubskrybować i włączyć powiadomień o nowych filmach. Jestem też ciekaw Waszego zdania na temat nowego tutorialu, Arxów i w ogóle całego nowego systemu mikropłatności w grze. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Liczę na ciekawą dyskusję pod filmem, a tymczasem żegnam się już z Wami. Trzymajcie się i latajcie bezpiecznie, piloci. Cześć!